Witajcie widzowie w porannym filmie, podcaście, nie wiem jeszcze co to będzie, raczej film jednak. W każdym razie zebraliśmy się dzisiaj, żeby pochwalić się moimi nowymi paznokciami. Fokus, widzowie. One przypominają mnie, one krzyczą lola. Co cenisz sobie w ludziach, Emilia? Co cenisz sobie w ludziach? Szczerość i to, że nie udają kimś, kim nie są. Czy to miało sens? No, że są sobą. No. No i widzisz, i to jest dla mnie na przykład problem, bo ja jestem taką osobą, że ja dostosowuję swój charakter ze względu z kim rozmawiam. To każdy, to jest taka społeczna maska, to jest naturalna rzecz. Generalnie to jest taka, nie wiem, czy nauczka dla was, czy taka lekcja, nie wiem, ale... Przestroga? Może. I ja kilka lat już miałam tak, że jakby właśnie próbowałam się troszkę podpasować z tego względu, że bałam się, nie mogłam też znaleźć swojego środowiska i bałam się, że nie uda mi się go w ogóle znaleźć i że muszę się trochę zmienić, że ja jestem jakaś dziwna i że muszę się zmienić, żeby się gdzieś dopasować. I znalazłam drugą dziwaczkę i się same dopasowałyśmy. Teraz, jeśli na przykład niedobrze mi się z kimś gada, jeśli nie dzielimy tych samych wartości, niezależnie czy jest popularny, czy co, ja mam naprawdę to w dupie. Jeśli nie dzielimy wspólnych wartości, to ja też nie utrzymam długo tej relacji, więc to jest bez sensu. Okej, no spotkam się raz, powiem zawsze hej na mieście, no bo szacunek do drugiej osoby mam, czemu mam się nie lubić? I tyle, nie. Trzeba też uszanować, że ktoś ma inny pogląd, ale nie można zmieniać swoich poglądów, tak, żeby ktoś ci powiedział więcej hej razy, albo nie wiem, oznaczył cię na poście na Instagramie. Tak samo to. Czy uważasz, że trzeba osiągnąć w życiu sukces? I co znaczy dla ciebie sukces? Generalnie sukces jest ważny. Do tego dążymy. Do tego, żebyśmy byli spełnieni. Czyli chcesz osiągnąć sukces, niekoniecznie po prostu przeżyć życie. No nie, właśnie... Chcesz osiągnąć. No, dobra. Dla mnie sukcesem jest to, że jakby... Przeżyjesz. Że sukces to nie jest taki, wiesz, określony, co to ma być, że jakby każdy dąży do czegoś innego i jakby chce zrobić coś innego. Sukces to dla mnie takie czucie, spełnienie ciebie. A dla ciebie sukces, Lala? Dla mnie sukcesem będzie, jeśli spełnię swoje marzenia. To nawet nie chodzi o to, że osiągnę sukces na przykład, który jest właśnie gdzieś tam opisany, nie? Że miej pieniądze, coś takiego. Tylko żeby spełnić marzenia. Czyli będziesz spełniona. Dziwny akcent. Marzenia. Taki zakop jański. Jesteś górarką. Górarką. Golarką. Trawiarką. Kosiarką. Tak, tylko że na przykład ja marzę o pieniądze, ale mówię całkowicie poważnie. Ja się do tego na przykład przyznaję. Ja lubię luksus, ja lubię pieniądze i dążę do tego, żeby je mieć, ale dążę do tego też, żeby je sama mieć, żeby sama zarobić taką fortunę. Ja nie chcę wyjść za kogoś bogatego, bo to jest pójście na łatwiznę i ja bym się nie czuła dobrze z tymi pieniędzmi. Lubię, jak mnie stać na różne rzeczy, lubię, jeśli mogę na przykład komuś pomóc z tym. Nieważne, jak powiesz, że pieniądze są nieważne, miłość jest ważna, coś tam, straty pierdaty. Jeśli nie masz kasy na przykład na jedzenie, na picie, słuchajcie, no to jakby to jest logiczne, tak, że no musisz mieć. A kwestia luksusu to już... To jest druga chyba kwestia. To jest druga kwestia, ale dla mnie sukces oznacza sukces finansowy. Myślę, że w 60% finansowy. W ogóle chciałabym wam powiedzieć, żeby doceniać życie. Ja wiem, że wam to mówię na każdym vlogu, ale słuchajcie, nie ma naprawdę nic piękniejszego i lepszego, jak na ten moment doceniacie to, co macie. Okej, tak jak mówiłyśmy o marzeniach, o sukcesie. On przyjdzie. Jeśli będziecie na niego pracować, to faktycznie przyjdzie. Pracować mądrze w kierunku sukcesu swojego, czyli... Rozwijać się. Czyli rozwijać się. No, u mnie na przykład to będzie właśnie praca, dosłowna praca. U innych to będzie praca właśnie nad przełamaniem się do ludzi albo jakąś tam relacją. Praca nad relacjami z ludźmi. Żeby osiągnąć na przykład sukces pod względem, nie wiem, rozmów, konwersacji, generalnie przebywania z ludźmi. I to jest całkowicie normalne. Tak. Jeśli nie będziecie doceniać tego, co teraz macie, czyli że na przykład my mamy możliwość pójścia na plażę, nagrania czegoś, nawet telefonem. Telefon to już jest naprawdę i tak sporo, słuchajcie. Ja naprawdę doceniam to, że ja jestem w stanie wstawić to na YouTube, jestem w stanie przekazać swoim znajomym, ludziom, obcym, co się u mnie dzieje, swoje tego wartości, myśli. Takiego uśmiechu i... Znajdźcie sobie takie małe przyjemności, nie? Takie small pleasures, że idziecie na plażę, oglądacie wschód słońca. Ja na przykład prawie codziennie, no nie będę was oszukiwać, nie codziennie, nie codziennie. Moja droga, czy to jest jakiś problem? Nie.
Nie, ale prawie codziennie budzę się, oglądam wschód słońca, bo jest po prostu niesamowite. I od razu mam po prostu lepszy dzień, jak oglądam głupi wschód słońca. Idę spać dalej, no nie będę też was kłamać, że wstaję rano codziennie o 5 i nagle będzie słońce. Tak, idę pobiegać na skwerze, jest, robię pilates, jestem yoga girl, yoga fitness, chodakowska. No nie, tak życie nie wygląda u mnie. Chciałabym, żeby tak wyglądało. A czy to jest fajne? No i właśnie to też jest inny temat, nie? Że ludzie robią coś, co uważają, że okej. To jest fajne, ale nie dlatego, że ty uważasz, że to jest fajne, tylko że społeczeństwo uważa, że to jest fajne. Mam znajomych, którzy spróbowali snowboardu, który jest uważany za bardziej cool. Jakby nie ma czegoś bardziej cool. Każdy ma swoją pasję. Tak samo surfer jest bardziej cool. Tak samo i surfer, i tak samo pracownik korpo może być tak samo cool, bo mogą mieć właśnie inne marzenia i inne wartości. Nie zrobię czegoś, bo ktoś tego nie zrobił, więc tego nie wstawię na Insta, bo w sumie nikt tego nie wstawia na Insta. Dokładnie! Ja po czasie dopiero też zobaczyłam, jak mój Instagram w ogóle był fejki. I to zmieniam nadal, no nie mówię, tak nie powiem, że zmieniłam. I idealizujemy swoje życie, że jakby właśnie chcemy coś idealizować, ale z drugiej strony nie pokazujemy prawdziwej strony tego. Wiesz, o co mi chodzi? Kurczę, no widzisz, ja bym to jednak... Nie, ja się z tym nie zgodzę, powiem ci. Im bardziej w to wchodzę, im więcej takich na przykład filmików oglądam, praca influencera to jest, słuchajcie, to jest dużo roboty, naprawdę. Tworzenie kontentu to też jakby są takie pewne wymagania od ludzi, którzy tworzą kontent, pod takim względem, że właśnie coś no musi być dobrze nagrane, żeby to było widać, żeby to było ładne, żeby ludziom się to chciało oglądać. Ale ja bym nie hejtowała tych ludzi, ja bym hejtowała samo to, że takie coś powstało. Podsumowując, chodzi nam o to, że wkurza nas po prostu próba przedstawienia życia, jakoby było idealnym. Tak, że mało jest prawdziwe i że jakby stało się tak wielkim trendem na social mediach. Kurczę, nie chcę, żeby też ten vlog wybrzmiał tak, że jakby... Mądrzymy się na jakieś rzeczy. Tak, bo nie o to mi chodzi, no. Więc my też romantyzujemy swoje życie, my też wybieramy swój lepszy profil, nie robimy zdjęcia pod jakimś kątem, bo uważamy, że jesteśmy To jest życie, to jest prawdziwe i to jest normalne. Chodzi nam bardziej o to, że nas to wkurza, że to jest takie... Że to jest, tak. Że musisz w sumie to zrobić. Z jednej strony ludzie to doceniają, kiedy wyjdziesz jakby z tego schematu, ale z drugiej strony ty wchodzisz na tego Instagrama i ty czujesz potrzebę zobaczyć tego idealnego, perfekcyjnego życia. I to jest chore, to jest przerażające. Tak. To, że to jest jakby w naszym życiu, nie to, że... My tego nie robimy. My też to robimy. Nie oszukujmy się. Prowadzisz kanał na YouTubie, więc chcesz, żeby coś było aesthetic. Ja pracuję w modelingu, więc jakby wiem, jak to wygląda, jakie to jest w ogóle oszustwo, jakie to jest nieprawdziwe i jakby tak, no. Każdy człowiek też... Kurczę, dajcie każdemu człowiekowi po prostu szansę. Tak. Przestawcie sobie w mózgu, nie? Okej, no. Może też nie ma waszych wartości, albo nie pozwoliliście się otworzyć. Też może się bać, że wy nie macie takich wartości jak on. Albo czasu. Tak. Dużo, ja jestem osobą, która potrzebuje dużo czasu. I jakby każdy człowiek jest ważny i też nie patrzcie na prezent tego, co inni powiedzą, bo ta osoba jest bardziej znana, a tak naprawdę w sumie dużo osób jej nie poznało, tylko po prostu, nie wiem, coś zrobiła, więc wszyscy ją znają. A prywatnie jej totalnie nikt nie zna, więc też nie patrzcie na pewno tego, nie spotkam się z tą osobą, bo na Gdyni ma taką czy jakąś szeroką opinię. Ale... Weź sobie to do serca, ale to nie jest przewaga tego, kim jest ta osoba. Zgadzam się. Bo dla każdej osoby jesteśmy kimś innym. Można mieć różne poglądy, tak? Można nie lubić koszykówki, można nie lubić czegoś, ale po prostu dojdźmy do tego, że skoro już jest gdzieś tam na świecie wprowadzona ta tolerancja, to faktycznie tolerujmy po prostu ludzi, tak? Tolerujmy, zaakceptujmy, że ktoś ma taki charakter. Okej, nie odpowiada nam coś. Mamy prawo, żeby nam coś nie odpowiadało, dobra? Ale zaakceptujmy i bądźmy mili dla siebie i kochajmy się. No ale... Wiem, że to brzmi jak jakieś takie typowo z tabloidu. Kochajmy się! Jakby jeżeli to nie jest ta osoba, to kolejna, do której podejdziesz i zapytasz się O numer? Może jest tą osobą. Trzeba się zawsze troszkę dopasować, ale nie próbujcie się dopasować jakoś tak na siłę. Mocno. No właśnie, to jest ta maska, którą ściągasz, nakładasz i tyle. Si. No dobra, słuchajcie, ponieważ już słońce zeszło, chciałam wam pokazać, jak wygląda nasz gdyński wschód. Tylko mam nadzieję, że widzieliście to słońce, że trochę wam umiliło ten podcast, ten film. Nie chcę wam przekazać żadnych negatywnych emocji tym filmem. Nie. Absolutnie. Chcę wam przekazać same pozytywne. Tylko chcę po prostu, żebyście coś zrozumieli, coś może zmienili.
Może znaleźć też swoją opinię na jakieś zdanie. Tak, możemy żeby was zainspirować. Tak samo, albo możemy myśleć inaczej. I to jest okej! To jest okej, okay. To jest fajne, to jest cool. I my to zaakceptujemy i wy zaakceptujcie to, że my myślimy w ten sposób. Tak. I jest to gadane. Dajcie znać, jeśli chcecie słyszeć na przykład, a gdybyśmy tak faktycznie na Spotify nagrywały podcasty na temat róże, naprawdę na tematy róże, na tematy trudne. Mówić, bez im, tematów mówić, tabu, mówić, tak? Mówić, no? Seks, pieniądze, słuchajcie, to są rzeczy, o których trzeba pogadać, o których na przykład ja lubię gadać, ale nie wiem, czy ludzie chcą o tym koniecznie słyszeć. Jeszcze raz powtórzę. Mam nadzieję, że wam się podobał wschód gdyński. Pozdrawiamy z nadmorza. Pięknej pogody, ciepłej pogody, jest naprawdę wspaniale, jest naprawdę ciepło. I idziemy. Jest ciepło. Żegnam was, kocham was i co? Po prostu kocham was i pozdrawiam widzów wszystkich. Siemka.